A więc poranek, zaczynamy dzień świętego Patryka z radością, z modlitwą, a później będzie parada. Mam nadzieję, że uda nam mi się zabrać też telefonik i coś tam dla was z tej parady w naszym małym miasteczku nagrać. Trzymajcie się, pozdrawiam. Jest 17 marca, poranek. To wielki dzień w Irlandii, świętego Patryka. Wielkie święto, każde miasteczko ma swoją paradę, a ja właśnie stoję w zakrystii już ubrany w szaty liturgiczne. Jak widzicie, koniczynka, czyli szamok irlandzki, ich symbol. Dlaczego? Bo święty Patryk używał tego właśnie symbolu, by wyjaśnić, czym jest tajemnica Trójcy Świętej Irlandczykom, kiedy przynosił tutaj wiarę. Dzisiaj na mszy świętej postanowiłem nauczyć się kilku słów po irlandzku, nie po angielsku, i przemówić do nich. Mam nadzieję, że mnie zrozumieją. Jak nie zrozumieją, znaczy, że jestem złym uczniem, a jak zrozumieją, znaczy, że Father Jim, 91-letni ksiądz, który pracuje tutaj też w tej parafii, jest bardzo dobrym nauczycielem. And if you will understand me, that means that Father Jim, Monsignor, is a great teacher. And you, if you will not understand me, that means that I am a bad student. So, foilte roiv agina uśle. No właśnie, dzisiaj piękny dzień świętego Patryka, więc nie mam zajęć w szkole. I po mszy świętej wróciłem do siebie, do domku i miałem czas, chwilę pobiegałem, właśnie przed chwilą skończyłem. Trasa tylko i wyłącznie 5 km, ale za to przewyższenia. Zbiegłem na dół do dolinki, wbiegłem na wzgórze po przeciwnej stronie. Po prostu myślałem, że wyzionę ducha, ale dobry trening zaliczony. I właśnie chciałem z wami trochę chwilę porozmawiać na temat świętego Patryka. Za chwilę też dzisiaj pojadę sobie na paradę, bo tu w każdym miasteczku, każde miasteczko ma swoją paradę na dzień świętego Patryka. No właśnie, i święty Patryk. Ja pamiętam, że jako nastolatek to świętego Patryka kojarzyłem tylko z wielkim świętem w Ameryce i w Irlandii. Że na jego cześć urządza się parady, imprezuje się i pije. Taką miałem wiedzę na tamten czas. I świętego Patryka znałem tylko z nazwy Patryk, nic więcej. Potem na studiach dowiedziałem się, że święty Patryk był wyjątkowym misjonarzem i że jego sposób misjonowania był dosyć wyjątkowy, że oparł swoje głoszenie Ewangelii o opactwa. I w Irlandii opaci byli biskupami, co było dosyć wyjątkowe, i mnisi byli ich wikariuszami. I że święty Patryk odniósł dzięki temu ogromny sukces taki duszpasterski tu w Irlandii. I to dzięki niemu od V wieku Irlandia jest krajem chrześcijańskim, chociaż dzisiaj może niektórzy by chcieli temu zaprzeczać. No właśnie, ale jak tu przybyłem do Irlandii, to poznałem świętego Patryka też trochę głębiej, jakby jego historię, wczytałem się, a jest niesamowita, naprawdę, jakby ktoś, jakiś reżyser napisał, nie? Pierwsze momenty jego życia dramatyczne, w wieku 16 lat porwany, albo sprzedany, nie do końca wiadomo. Sam nie był Irlandczykiem, ale był właśnie porwany z terenów dzisiejszej Wielkiej Brytanii. I sprzedany tutaj w niewolę, właściwie jako niewolnik, opiekował się bydłem, więc wykonywał bardzo ciężką pracę, nie za super wynagrodzenie, ale tylko po to, żeby coś mieć do jedzenia i żeby jakoś przeżyć. Więc z dala od swojej ojczyzny, nie znał tutejszego języka. Bardzo ciężkie doświadczenia pierwsze w Irlandii, ale po kilku latach uciekł. Na jednym ze statków dostał się do Francji, ukończył tam
najwyższego poziomu edukację, skończył dwie szkoły misyjne. I potem w przyszłości swojej powrócił do Irlandii już jako biskup posłany, żeby przynieść tutaj wiarę na tę wyspę. I co się okazuje, odniósł ogromny sukces między innymi dlatego, że właśnie wcześniej tu był jako niewolnik, znał ich zwyczaje. Jako niewolnik tu będąc poznał ich język irlandzki. No właśnie, niesamowita historia. Czeka mnie jeszcze dzisiaj wyjazd na paradę do miasteczka. Postaram się wam pokazać, jak to wygląda. Sam jestem ciekaw, to mój pierwszy taki dzień tu w Irlandii, dzień świętego Patryka. Także trzymajcie się z Bogiem, wszystkiego dobrego. To jestem na miejscu, za moimi plecami zbiera się już spora grupa ludzi. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Tak sobie zastanawiałem się, dzisiaj mówiłem kazanie o świętym Patryku. Przyszedł do zakrystii po mszy świętej Irlandczyk, który chciał mi podziękować. To było bardzo miłe, bo czasem się zastanawiam, czy mój angielski jest na tyle płynny i na tyle zrozumiały, że moje kazania działają, ale dzisiaj miałem taki feedback, co było takie miłe dla mnie. I właśnie ten Irlandczyk powiedział, że niesamowita historia, podobna trochę, podziękował mi za to porównanie świętego Patryka do Józefa Egipskiego. Sprzedany w niewolę, a potem stał się wielki. Potem nakarmił swoich braci, tych, którzy go sprzedali. Gdy oni byli w potrzebie, przyjął ich w Egipcie już jako tak wysoko postawiony, drugi po faraonie. Nakarmił ich zbożem i mówi właśnie ten Irlandczyk, zauważył, że takie ciekawe porównanie. Bo święty Patryk najpierw był tu niewolnikiem, a potem przyszedł nakarmić tych ludzi. I może nie tak jak Józef Egipski chlebem czy ziarnem, ale Słowem Bożym, Eucharystią. Więc tak pomyślałem sobie, gdybym ja miał się w takiej sytuacji znaleźć, porwany gdzieś w obcym kraju, nie znając języka, zmuszony do ciężkiej pracy, czy wtedy byłbym w stanie uwierzyć, że mogę stać się kimś ważnym, kimś najważniejszym w tym kraju? Tak wielka łaska może przyjść na ten kraj przeze mnie. Czy raczej bym się nie zamknął w jakiejś nienawiści? Czy raczej nie miałbym jakiejś traumy związanej z tym czasem niewoli? Czy nie przyszłaby do mnie pokusa właśnie, żeby lepiej o tym zapomnieć, tych ludzi znienawidzić, wyrzucić z serca? A jednak Patryk dokonał czegoś tak niesamowitego. I właśnie tak mi się wydaje dzisiaj, jak patrzę na Patryka, to jest nie tylko ten, na cześć którego piją i urządzają parady, to jest nie tylko ten, który był największym misjonarzem Irlandii, ale to jest też ten, w którym streszcza się ten fragment Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi: u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. I tak żeśmy z tym Irlandczykiem właśnie, który przyszedł do zakrystii po mszy, stwierdzili, że to jest piękna puenta świętego Patryka. U Boga wszystko jest możliwe i dobrze mieć Go za patrona i w najtrudniejszych chwilach naszego życia Go wzywać właśnie, bo u Boga wszystko jest możliwe. Żeśmy się wzruszyli w tej zakrystii. No właśnie. Także dzisiaj taki mam dzień. Misjonarz w Irlandii przygotowujący się na Papuę rozmyśla o świętym Patryku. Zapraszam go do mojego życia, żeby był dla mnie takim przewodnikiem. Ale chciałem jeszcze powiedzieć, że sobie przypomniałem, że jeszcze z wcześniejszego mojego pobytu w Maynooth, jak byłem w szkole, jak miałem wolne weekendy, to jeden z nich wykorzystałem na to, żeby pojechać na Crow Patrick. To jest szczyt bardzo mocno związany ze świętym Patrykiem. On spędził tam podobno 40 dni i 40 nocy na szczycie, modląc się. No właśnie, i ja na ten szczyt wlazłem. Miałem tę przyjemność zrobić to z taką siostrą zakonną z Chin. Na tym szczycie nagrałem, zupełnie nie myśląc wtedy jeszcze o tym kanale, bardzo cudowny filmik. Otóż ja próbowałem nagrać na dużym wietrze piękne widoki ze szczytu, bo tam widać ocean atlantycki wokół. A siostra w pewnym momencie, ta siostra z Chin, którą tam wprowadziłem na ten szczyt, ona stanęła sobie w drzwiach kościoła,
taki malutki kościółek jest na tym szczycie i zaczęła śpiewać po chińsku pieśń do Ducha Świętego. Przyjdź, wypełnij mnie, napełnij moje serce, przyjdź jak deszcz, przyjdź jak wiatr. Te słowa, z tego co pamiętam, ona mi tłumaczyła potem tę pieśń. To nie jest tak, że ja rozumiem chiński. I pamiętam, że to ja po prostu miałem ciarki. Jeszcze ona stojąc w drzwiach, we framudze zamkniętego kościoła, okazało się, że ten mały kościółek zaczął rezonować jej głos. I właściwie ten głos wydobywał się jakby z wnętrza kościoła. Niesamowite przeżycie, takie echo szło. W ogóle się potem okazało, że po drugiej stronie tego kościółka na szczycie jest takie małżeństwo w średnim wieku. I oni musieli słyszeć, jak ten głos się wydobywa tej siostry zakonnej z kościoła. Nie wiem, czy myśleli, że to jest jakiś anioł, jakieś objawienie, czy Maryja przychodzi, albo święty Patryk schodzi z nieba, żeby coś im przekazać. Wystraszeni przybiegli na naszą stronę kościoła i się pytali, czy słyszeliśmy, że właśnie z zamkniętego kościoła się wydobywa jakiś anielski śpiew. Myśmy się roześmiali z siostrą i wytłumaczyli im, że to po prostu siostra śpiewała z głębi serca. Myślę, że powinno się udać ten filmik wkleić gdzieś właśnie w ten odcinek o Dniu Świętego Patryka. Będziecie mogli sobie to piękne przeżycie zobaczyć przynajmniej przez mały ekranik. Na szczycie Crow Patrick zbudowano tutaj kościółek. Siostra śpiewa po chińsku. Właśnie przed chwilą razem z siostrą Cunjin we climbed Crow Patrick. To jest góra, na którą kiedyś wspiął się święty Patryk i spędził tutaj 40 dni, 40 nocy, modląc się, przynosząc wiarę Irlandii. Dla nas to jest piękny czas. Razem z siostrą modliliśmy się wchodząc. Jest tutaj trochę zimno. Mamy piękny widok na Atlantyk, piękny widok na okoliczne miejscowości, okoliczne też wzniesienia. No i chciałbym, żeby siostra też... Sister, can you speak some words in Chinese? Yeah. And maybe some in English? Hi, 大家好，我来自中国，我是张存存修女，现在我在爱尔兰学习英语。With Father Philip, we will pray for Polish people now. Okay. Hi, bye bye. Bye bye, we will pray for you. Będziemy się za was modlić.